tutaj Alka i moi drodzy, dzisiaj serdecznie miło mi jest was powitać w kolejnym odcinku ze Storytellera. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować robienie naszych znaczków, moi drodzy. I na pierwszy ogień idzie pojedynek strachów, wzajemne nawiedzanie. Wydaje mi się, że uda nam się zrobić to tutaj na tych panelach. Ja sobie muszę zrobić reset, moi drodzy, ponieważ zobaczcie, już mamy pierwszą śmierć, prawda? Więc mamy pierwszego ducha, ducha księcia. Następnie musimy w jakiś sposób sprawić, żeby teraz Baron nawiedzał księcia tak samo w, można powiedzieć, jako duch, więc poczekajcie, tu jest duch i tu jest rycerz. Udało się, to było proste. W następnym znaczku mamy, kochani, motyw tęczowy, co mnie niesamowicie cieszy, ponieważ mamy nieoczekiwaną parę, Baron żeni się z rycerzem. Spróbujmy podziałać tutaj, kochani, ponieważ nie dość, że mamy wszystkich bohaterów, to jeszcze mamy również wszystkie narzędzia, a więc jak oni mogą ze sobą, można powiedzieć, być? Wiemy, że Baron kocha tron, kocha koronę, kocha władzę, więc musielibyśmy, proszę bardzo, z rycerza zrobić króla, co więcej, królowe najprawdopodobniej, kochani, uśmiercić, a więc może spróbujmy sobie zrobić to w ten sposób, iż czy królowa weźmie ślub z rycerzem? Nie, od razu nie, no to musimy ją jakoś po prostu zabić, wiecie, jakby od razu. Może Baron by chciał zwalić królowę z nóg? Dobra, w takim razie spróbujmy teraz zrobić, aby rycerz tę koronę na siebie wziął. No i oczywiście myśli o swojej ukochanej, jednakże, kochani, to nie jest absolutnie ten wątek, którym się będziemy zajmować, ponieważ tutaj jeżeli już książulo ma koronę, to jeżeli chodzi o Barona, to on tak naprawdę kocha tylko i wyłącznie władzę, więc przypuszczam, że jeżeli byśmy zaaranżowali ślub, to Baron by dokładnie poślał się z rycerzem właśnie, aby uzyskać tę koronę. O kurczę, ten tytuł jest ciekawy, ponieważ, moi drodzy, mamy zaświaty, królowa i rycerz odnajdują miłość po śmierci. Tylko zastanawiam się, jakby to można było przeprowadzić. Na pewno muszą być tutaj egzekucje, prawda? Więc ja w sumie bym pozostawiła może tą dokładnie i następnie, czy król by teraz również zabił królową? Dokładnie, mamy to, kochani. I pytanie teraz, czy jeżeli byśmy zrobili romans pośmiertnego ducha królowej z rycerzem, to oni po prostu będą się kochać? Wytyfy! Pomijając, że dzisiaj te znaczki są naprawdę banalne, to wciąż kontynuujemy nasz tęczowy wątek, czyli matriarchat, królowa żeni się z pokojówką. To jest chyba tak naprawdę jedyna historia, która miała pokojówkę i ona zastępuje księcia, kochani, więc co moglibyśmy tutaj zrobić, żeby to jakoś się wykonało? Na pewno musimy nie zabijać królowej, to po pierwsze. Musimy w jakiś sposób sprawić, że królowa i pokojówka będą ze sobą kręcić, flirtować, kochani. Tylko że to nie jest takie proste, ponieważ one obie kochają króla. Więc może spróbujmy króla po prostu zabić? Jakby, no nie wiem, kobiety znajdą swoje serca w każdej tragedii, więc spróbujmy. Jeżeli na klify po prostu, czy Baron strąci króla? Dokładnie. I w takim razie teraz na ślubie, czy królowa będzie bardzo żałowała i będzie bardzo opłakiwała, moi drodzy, swojego króla? Jednakże czy pokojówka też? A nie, pokojówka w sumie jest zainteresowana tylko i wyłącznie rodziną królewską. Czy tam król, czy tam królowa? Nie ma żadnego znaczenia. No ale dlaczego ona w takim razie łamie jej serce? Musimy sprawić, aby królowa jednak tą pokojówką się zainteresowała i ją pokochała. Poczekajcie, jedyne co mi przychodzi do głowy, to zaaranżowanie porwania królowej przez Barona, prawda? Ponieważ, wiecie, on chce po prostu władzę absolutną. Jednakże, jako że pokojówka jest zajęta sprzątaniem lochów i tak dalej, więc przez przypadek odkrywa również, że pośród kości innych naprawdę zdrajców politycznych oraz jednego dziwnego żołnierza, który przyszedł z workiem z odchodami, kochani, mamy też królową zamkniętą w
tutaj klatce i to sprawia, że królowa się w niej zakochuje. Także w takim razie ślub możemy przeprowadzić już chyba normalnie. Dokładnie, ponieważ królowa jest zakochana w pokojówce, która również jest zakochana w niej. Ciekawa jestem, czy sekrety korony, czyli król i królowa przyłapują się nawzajem na akcie niewierności, możemy również jakoś tasączyć tańczowo, moi drodzy, energią. Kurczę, zastanawiam się, jakby to można było zrobić, żeby po prostu, wiecie, królowa była z pokojówką, a król był z rycerzem. Chociaż z tego, co widzę, to może być trudne zadanie, ponieważ... poczekajcie, jeżeli oni mają się oboje przyłapać na niewierności, załatwmy tutaj to wszystko, okej? Okay? Nie, załatwmy to wszystko, proszę bardzo, hop. I następnie, czy królowa będzie zainteresowana rycerzem? Nie, w takim razie musimy sprawić, że ktoś musi tę królową porwać. Spróbowałabym w takim razie, aby zrobiła to pokojówka. Nie, ona nie chce. No jak to ona może nie chcieć, biorąc pod uwagę, że no wiecie, jakby... No ona flirtuje z jej mężem, nie chciałaby jej uwięzić, żeby tego męża mieć na zawsze. Może w takim razie musimy króla zabić, aby w ogóle pokojówka rozpoczęła, kochani, wątek nienawiści do królowej. Przez to, okej, okay, następnie może spróbujmy, aby pokojówka w zemście właśnie... Dlaczego? Dlaczego ona nie chce jej po prostu uwięzić? Ja muszę sprawić, żeby królowa jakoś się zakochała w rycerzu, który mógłby ją uratować z tego więzienia, tak? Możemy jeszcze zrobić, aby na romansie król powiedział wszystko pokojówce? Nie wiem, on nic jej nie mówi, tylko ona się go przestrasza i do tego w żaden sposób to nie zmienia dalszego panelu związanego z tym, że pokojówka wcale nie chce więzić królowej. Więc poczekajcie, a gdyby rycerz... Królowa nawet go nie chce, jeżeli nie ma męża, to jest nieprawdopodobne. Poczekajcie, może ja pomyślałam w zły sposób. Gdybyśmy zamienili rolę i po prostu zrobili to tak, że królowa byłaby naprawdę wściekła przez ten związek, prawda, króla z pokojówką, więc uwięziłaby pokojówkę. Okej, okay, i co dalej? Czy w takim razie moglibyśmy jakoś sprawić... żeby książę się w niej zakochał? Na zasadzie, poczekajcie, możemy jakby pójść tym wątkiem i sprawić, że król odkryłby pokojówkę i pokojówka powiedziałaby mu o królowej. Następnie, ponieważ właśnie musimy doprowadzić do tego, żeby królowa była w tym więzieniu, więc może od drugiej strony, moi drodzy, król zamknie królową, ponieważ chce się zemścić za pokojówkę, chociaż nie rozumiem dlaczego, biorąc pod uwagę, kochani, że to jest zdrada i on powinien raczej ją przepraszać na kolanach niż zamykać w więzieniu, ale dobra, może ja nie znam po prostu kwestii królewskich małżeństw, tak też może być. No to proszę bardzo, królowa jest porwana, no to rycerz, moi drodzy, proszę bardzo, tutaj ratuje królową z więzienia i romans się między nimi rozpoczyna, więc proszę bardzo, no i król to odkrywa i nie mam zielonego pojęcia, jaki on ma problem, biorąc pod uwagę, że zrobił to samo. No słuchajcie, co za hipokryta. Kolejny znaczek to król smoków, królowa poślubia smoka i moi drodzy, wydaje mi się, że gdzieś plus minus ja już robiłam tę historię. O! O mój Boże, słuchajcie, nawet nic nie zrobiłam, tylko weszłam i dokładnie mamy to, znaczek po prostu sam się aktywował. Ale naprawdę nie do końca wiem, jak zrobić obżarstwo, niestrawność Adama i Ewy. Jak moglibyśmy doprowadzić ich, moi drodzy, do niestrawności? Czy oni by musieli zwracać czy coś? Ponieważ... No zobaczmy, tutaj mamy to jabłko, prawda? No to okej... Okay. Możemy zrobić to tak, że wąż w ogóle przedstawia jabłko Adamowi, prawda? Następnie Adam przekonuje Ewę, aby to zjadła. I jak możemy sprawić, że oni będą mieli niestrawność? Czyżbyśmy musieli po prostu powtórzyć tę całą tutaj historię? Poczekajcie, weźmy kuszenie, no to teraz Adam...
Okej, nic się jeszcze nie dzieje, ale moi drodzy, biorąc pod uwagę to, co, jakie inne historie mieliśmy i jakie tam powtórzenia musiały się znajdować, to możemy spróbować jeszcze raz. A więc w takim razie teraz Adam skusi Ewę. Okej, to nie wydaje się być zbyt pozytywne. Następnie mamy znowu Ewę, która skusi... A! Mamy to! Mamy to! Słuchajcie, jak zje się zbyt dużo jabłek, to najwyraźniej ma się niestrawność. W takim razie to jest ta sama sytuacja i Ewa również, moi drodzy, będzie żygać. To będzie, no. Intrygujący jest kolejny znaczek, ponieważ mamy William Tell przebity owoc. Jedyny bohater, który w ogóle czymkolwiek strzela, to wydaje mi się, że właśnie był Friedrich, prawda? Więc jako iż tutaj on strzela do Boga, to musimy jakoś odwrócić tę historię i sprawić, żeby on strzelił do jabłek. Poczekajcie, może w takim razie zamiast tego, że on zabije Boga, to możemy sprawić, że on zabije węża albo owoc? Tak! Dokładnie, po prostu. Tutaj kolejny znaczek wciąż znajduje się w biblijnym ogrodzie. Tym razem mamy złoty triumfuje, wąż śmieje się z Adama i Ewy. Może powróćmy do tych paneli, gdzie zrobiłam niestrawność, ale... Jak moglibyśmy sprawić, żeby on się z nich zaśmiał? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to żeby wąż jakby zauważył, co się stało z Adamem i Ewą po sądzie Boga, prawda? Więc musielibyśmy zrobić coś takiego i poczekajcie, w momencie, kiedy oni oboje zjedli jabłko, czyli zrobili czyn, którego absolutnie nie powinni dokonać, pojawia się Bóg, pojawia się sąd, prawda? Oraz i Adam, i Ewa zostają ukarani za to, że się sprzeciwili Bogu, dokładnie. I w takim razie pytanie, czy w momencie teraz, kiedy zrobimy kuszenie, to tutaj coś się zmieni, czyli weźmy tutaj Adama, dokładnie, mamy to i... Ewę, poczekajcie, tu będzie znowu kuszenie, no i Ewa. I on rzeczywiście śmieje się z nich, tak naprawdę z ich posągów kamiennych. I już ostatni znaczek na dziś, czyli z prochu w proch, dwie statuły z popiołów. Moment, czy to jest związane z tym, co przed chwilą mieliśmy, moi drodzy? Poczekajcie, jeżeli właśnie w tej historii, której mieliśmy dosłownie sekundę przed, zamiast dać się wężowi z nich zaśmiać, to czy... Bóg będzie coś robił z tymi kamiennymi statuami? Dokładnie! Dwie statuły z popiołów, czyli mamy to samo? Poczekajcie, a gdybyśmy spróbowali jeszcze raz ten sąd? Nic, po prostu nic się nie dzieje, okej, oni po prostu wyglądają na kamienne posągi. No cóż, dzisiaj dosyć szybko nam poszło, moi drodzy, ale zostało nam jeszcze trochę właśnie znaczków, które już zrobimy sobie w kolejnym odcinku, takim, można powiedzieć, oficjalnym zakończeniem Storytellera, a ja sami żegnam i, moi drodzy, przytulas na koniec, absolutnie, że tak.